Okres rekonwalescencji po zabiegu operacyjnym korekty odstających małżowin usznych zazwyczaj nie trwa długo, ponieważ pacjent w drugiej, trzeciej dobie pooperacyjnej jest w stanie powrócić do aktywności zawodowej. Zazwyczaj jest to troszkę łatwiejsze dla pań ze względu na to, że w chwili obecnej panuje moda na opaski i nikt nawet nie jest w stanie czasami zauważyć, że pacjentka była operowana, zwłaszcza, że przed zabiegiem te uszy są bardzo chronione i zasłaniane najczęściej włosami. Natomiast u panów trudniej się wytłumaczyć z opaski, ale tak jak mówię, ten okres jest dość krótki i pacjent jest w stanie szybko wrócić do pracy.